ludzi interesują, widzę. Bo tada kiedy coś sen, to nie wiem, wątpię, żeby cokolwiek było, ale nigdy nie mówię nigdy, bo różnie w życiu bywa, ale nie ma czegoś takiego plana w tej chwili i jakby też nie mamy kontaktu, więc tak to wygląda. Ale może kiedyś, jak będziemy mieli po 60-70 lat, albo może wcześniej, jak Bóg będzie chciał, tak zrobi. Ale ja nie planuję czegoś takiego i jakby nie mamy kontaktu. Nią i żaba, nie wiem o co chodzi. Dawajcie jakieś mordy tematy, żebyście mogli sobie clickbaity porobić, żeby się działo w internecie. Dobra restauracja, WWA. Wiesz co, mordzia, jest takich kilka ulubionych miejsc, do których lubię chodzić, ale też nie będę mówić, jakie to są miejsca, bo te lokale mi zwyczajnie nie płacą za reklamę, a wiem, że jestem osobą bardziej wpływową od prezydenta w Polsce, więc nie będę tego mówić, chyba że mi zapłacą za to. Jabłko, a jest, nie mógł spać. Słyszałam plotkę. Opowiedz o tej plotce. Nie wiem, czy to taka afera z żabą, tak szczerze, jak mam być. Czy to takie wielkie, w sensie w Polsce ludzie wow robią teraz i tak dalej. Ale jakby, mimo tego, że lubię żabę i tak dalej, analizując sobie tą sytuację z wielu aspektów, no to nie dziwię się a tej dziewczynie, że się zdenerwowała. A jakby domyślam się, że żaba też chyba, nie wiem, chociaż nie pytałem go o to w sumie, więc nie wypowiadam się tego, co on miał na myśli albo co sobie myślał, ale jakby co mogę powiedzieć w tej chwili, że wcale się tej dziewczyny nie dziwię, że się zdenerwowała w sumie. Tym bardziej, że jakby też to jest osoba, która jakąś tam swoją przeszłość ma i domyślam się, że ta osoba w swojej przeszłości pewnie też często była obrażana i nazywana na tym tle, wiesz, że jest hoł i tak dalej, więc po prostu może być wyczulona na tym stopniu, wiesz, jakby jak mnie obrażają od brudasów i tak dalej, to po prostu mój sposób jest na to, żeby wam, że tak powiem, kopulować z matkami waszymi na to, ale no, różne są momenty, czasami też mnie wkurwia, jak ktoś próbuje mnie triggerować na tle tego, ale no jakby no nie dziwię się jej, tak powiem. Nie dziwię się jej i jakby zdziwiłem się, jednak nie wiedziałem, że ona ma tyle followersów. Jak na niej profil wczoraj wszedłem, zobaczyłem 27 pani followersów, sobie myślę, o kurde, ile zboczeńców na tym świecie jest. W sensie, ja ją pamiętam jeszcze z czasów nastoletnich, takich młodych dosyć. Lubiłem sobie obejrzeć film i, że tak powiem, pomasować przy nim, ale no... Wiecie, jak jest, mordy, tam jest zawsze zajebiście, gdzie nas nie ma, że tak powiem, wiesz, każdy, tak samo ode mnie, kurde, jak ja komuś odpowiem jakiś komentarz na chamski sposób, to jakby, to też jest kwestia tego, że zobaczcie, porównujmy to chociażby sytuację do mnie, w sensie takim, że jak ktoś mi ubliży pod komentarzem, albo jak są tacy ludzie, którzy piszą tego typu rzeczy, to też nie zwracacie uwagi na to, co ci ludzie piszą i czemu ja w taki sposób piszę, tylko piszecie, o, bo Malik jedzie po rodzicach, tak, jadę, bo gdybyś nie nazywał mnie brudasem albo nie używał tekstów rasistowskich, to ja bym tego nie używał. I jedyną odpowiedzią dla tak prymitywnej osoby jest ta odpowiedź, bo jakby wiem, że ta osoba zwyczajnie, która nazywa mnie w taki sposób, ani na to zasłużyła. I takie, wiecie, doskonale to po prostu rozumiem. I tak jak mówiłem wcześniej, rozumiem po prostu tą dziewczynę, tą bubkę i tyle. Tyle mam w tym temacie do powiedzenia. Nie wiem, co żaba sobie myślał, co miał na myśli, ale przyznam szczerze, no, że jak ja bym tam na miejscu żaby stał i to zdjęcie by było zrobione, no to myślę, że w moich spodniach co nieco by się odznaczało. I to bezwarunkowo totalnie, jakbym stał obok tak wielkiej osobistości, jaką jest Mia, no to myślę, że szybciutko by tam w spodniach mi się skałka pojawiła. Także tak to wygląda, mordy. Jesteśmy coraz bliżej, kurde, premiera albumu, mordy. Ja coraz bardziej zestresowany chodzę w sumie. A właściwie to nie wiem, czym się stresuję,
ale się stresuję jak zawsze, bo w sumie od ostatniej płyty minęło 3 lata. Tak nie do końca, kurde. Co wam będę mówić? Wiecie jak jest, mordy. Ale się cieszę też, bo wreszcie te wszystkie kawałki, na których siedziałem tyle czasu, wreszcie ujrzą światło dzienne. I że tak powiem, będę mógł sobie spokojnie pracować nad nowym materiałem. Pamiętajcie też jeszcze, że oprócz albumu wyjdzie kolejny projekt i to niezbyt długo po albumie, więc jakby będzie co słuchać, że tak powiem, wiesz. Tu mamy teraz w poniedziałek mamy jak to się nazywa, konferencję highligową. Myślę, że też może być ciekawie i fajnie. Was zachęcam do sprawdzania. Zachęcam was także do sprawdzania moich ostatnich singli, mordy. I właściwie udostępniać ich, bombardować i jakby supportować przede wszystkim, mordy. Jakby to, co mówiłem wcześniej, zdaję sobie sprawę, że nie każdego jest stać na box za 450 czy 250 zł i w 100% to rozumiem, szanuję. Jakby moim zamysłem od początku nawet nie było to, wiadomo, że chciałbym jak tych najwięcej płyt sprzedać, ale te boxy to jest po prostu dla mnie taka jakby dla wyznawców malikowych zajawkowa rzecz, którą warto mieć i posiadać. Jeszcze do końca nawet nie wiecie, co tam jest, ale te osoby, które nabyły ten box, mega szacun dla nich z tego miejsca za to, że jakby na tyle mi ufają i po prostu kupują box bez wiedzenia tego, co w środku w tym boxie jest, więc jakby mogę też powiedzieć tyle na ten temat, że na pewno te osoby, które nabyły box, nie będą zawiedzione w żaden sposób. Jak wiecie, jak sobie policzyłem zawartość tego boxa i to, za ile go sprzedaję, no to myślę, że nie zrobię zbytnio dużego plusu na tym, że tak powiem. W sensie to, co zrobiłem i to, co tam włożyłem, to, co wam dam razem z boxami, no nie należy do rzeczy, które po prostu mógłbym sobie tworzyć za jakieś grosze. Więc tak to wygląda, mordeczki. Co sądzisz o nucie Fagaty i Dicho według ciebie? Ja osobiście, mordy, uważam, jak coś ma ja Staśko, ja już nie prowadzę auta. Stoję. Słuchajcie, odnośnie piosenki Dicha i Fagaty, uważam, że poziom rapu Fagaty jest na takim samym poziomie, albo nawet i na wyższym poziomie, niż poziom obecnych polskich raperek. W sensie jakby osoby, które jakby tam piszą, że coś tam, to jakby weźcie pod uwagę to, że to nie jest dziewczyna, która docelowo się wywodzi z muzyki, że tak powiem. I mimo wszystko udaje jej się to robić i uważam, że jest to na pewno na takim samym poziomie, jak ten poziom, który reprezentują obecne, że tak powiem, raperki w Polsce. Więc tak, ale Wdowa ostatnimi czasy nic się nagrywa, w sensie nie słyszałem przynajmniej nic, ale Osia odpowiedziała coś. Nie odpowiedziała, ale też jakby no wiadomo, że ja sobie zażartowałem i nie miałem na myśli nic negatywnego, po prostu sobie poczytałem trochę te strony i sobie zarzuciłem, a myślę, że Leosia wie to, że to nie było złośliwe z mojej strony, tylko taki żarcik, że tak powiem. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt tego, że na tyle mało jest raperek w Polsce, że ja wręcz przeciwnie, propsuję je wszystkie. W sensie fajnie, niech robią muzykę i życzę im jak najlepiej. Wiecie, jakby dotychczas tych raperek było bardzo mało w Polsce, więc jestem ostatnią osobą, która ma na celu robić jakieś złośliwości czy coś. Ogólnie nie jest to zupełnie w moim stylu, w sensie jakby znacie mnie nie od dzisiaj. Ja po prostu zażartowałem z tym diamentowym łańcuchem i chciałem po prostu podkreślić to, że ja mam najlepszy łańcuch. Także pozdro Leosia. No bad feelings. You. Give me Rolex, bro. To
ty grałeś, jak zostałeś gangsterem? Nie, jak zostałem gangsterem, po prostu grali rolę moją. Masz jakieś zdanie o akcji z Rzepsonym? Już na ten temat mówiłem. Czynajdź 022, tak? Nie mam kontaktu. Siemanko, Don Malik, siemanko. Najlepszy sos mak dla ciebie, mordeczko. Dla mnie różnie do tego. Mój wnuczek cię obcina. Uju, pozdro dla wnuczka, Tomuś. Baby gang na płycie? Nie powiem. Kocham cię, miś Malik, ja też cię kocham. Kubuś XD, TWR ekipa, Ali. Siema, siema. Siema. Czekamy. Ekstra. Kolejny przystanek, twoja matka. Twoja matka jest moim kolejnym przystankiem. Zgadłeś, mordziu. Mali, gdzie moje 100 tysięcy? Twoje 100 tysięcy jest u Dicha, mordziu. Co dalej z kominiarkami? Nie wiem, co masz na myśli. O co pytasz? Co jeszcze w boksie? W boksie, mordeczko, ale to tylko w twoim boksie. Mister Mat 93 będzie ogromne, ogromne analne dildo. Specjalnie dla ciebie, z dużą żyłą, która będzie szła przez całą długość, i w zestawie do tego dostaniesz jeszcze na pilot sterowane kulki analne. Już odpowiadają na temat, co sądzę na temat akcji Żabsona z Miją. W sensie, no, nie dziwię się dziewczynie, że się wkurzyła. Takie duże, duże dla ciebie specjalnie, mordziuś, z taką pręgą, z taką żyłą, która będzie szła przez całą długość. Dobra, mordy, ja wracam, uciekam. Do roboty, że tak powiem. Pruczkuję, bo jacyś polscy artyści, tak. Tak, owszem. Pruczkuję, bo będą jeszcze inni polscy artyści. Malik, skąd takie poczucie humoru? Bregier Maria. Nie wiem, skąd takie poczucie humoru. Czasem zastanawiam się, czy nie jest to po prostu jakaś choroba psychiczna. Albo opętanie. Kurwa, to był znak, bo mi się wyjebała puszka. Nie wiem, czy to nie jest jakaś choroba psychiczna, albo po prostu opętanie przez jakieś nieczyste siły wyższe. Więc nie jestem w stanie ci na to pytanie odpowiedzieć. Zobaczcie, mordy, tu mamy potencjał, żeńską artystkę wkrótce. What's good? What's good? What's up? You alright? I'm good. Pokaż jak twerkujesz. Twerkujesz? Na co? Teraz? A jak? No, może później. Umiesz tańczyć czy nie? Umiem tańczyć. Pokaż coś. Co mam pokazać? Jakiś sexy move pokaż. Jakiś sexy, to musi być sexy? A no. Może być bardziej baggy? Może być jeans, a może być G. G? No.
Wii U, mama. Long dick style, baby. No time it is. Żółw. Nagraliście coś fajnego? No. Zaraz posłuchamy. No. Yeah. Ser Michał prosto z GM2L Studio. Spanuj się, bro. Oh. I mean, you know. Opowiedz coś o sobie, mordo. Ile masz lat? Jak masz na imię? 20 lat, mam na imię Nicola, mieszkam w LA, jestem profesjonalną tancerką. No. No i co jeszcze? W jakich klipach tańczyłaś wcześniej? Black Eyed Peas. Teraz no. Wychodzi nowy też, drugi będę. Jaki? Baila Contigo z Daddy Yankee. Okej. Co jeszcze? Disney, taki show. Okej. No i tańczyłam też tutaj na koncertach i tak dalej. Wii U. I teraz będziesz rapować? No, zobaczymy jak to wyjdzie. Mówią mi, że zajebistą muzykę robisz. Tak? No. Ty robisz zajebistą muzykę. A, dziękuję bardzo. Wii U. Dobra, zaraz posłuchamy. Słuchajcie, mordy. Ja kończę live. Sprawdzamy materiał. Yo. Gang. Pokaż, co tam ciekawego nagrałaś. Coś fajnego, czy nie? No. Czy kasztan, opór? Czyż na litość, ja wolę stilo, to zawsze dobre jak stare wino. Wii U. She slaps. Od początku to jest? A live cały czas jest? No jest live, a początek możesz włączyć. Tiger IG. Pogadaj z fanami trochę moimi. Ja? No, powiedz coś o sobie. Siema guys, how are you doing? Co tam, Malik dał mi telefon, żebym z wami pogadała, więc siema, co tam, jak tam? Wbijam naraz tylko nóż. Ej, do schowania palę cóż. Ej, nic nie gadaj, żadne słów. Gang. Dobra, mordy, słuchajcie, kończymy tego live'a na dzisiaj już. Ja wracam do roboty i do tego, co należy do mnie. Czyli jak na razie nie robię swojej muzyki, pomagać w tworzeniu muzyki młodym talentom, takim jak Nicola, dobrze mówię? Tak. Wii U. Dobra, mordy, życzę wam miłego wieczoru. Pozdrawiam was serdecznie. GM2L, pał. Ser Michu. To jest Syrus.